tutaj więcej nic nie będę ruszał, czyli zakładamy im górę, powałkę im zakładamy, założymy im tak samo. No i tutaj też, ponieważ nie mam więcej słoików, znaczy słoiki to mam, ale nie mam tych foremek, musiałbym sobie powiercić albo wiertarką, wiertłem czy tam wkrętarką, albo to co do tej pory zrobiłem, to po prostu kupiłem sobie takie plastikowe pokrywki. Będę musiał ich trochę dokupić po to, żeby na przykład kładowo jeden słoik był z wodą, a drugi słoik był ze syropem, nie? Dobra, więc tutaj też im uzupełnię syropu w zamian za ten słoik z wodą. A wodę mam tutaj na ogrodzie, więc powinny korzystać z tej wody na ogrodzie. A korzystają oczywiście jak najbardziej. Dobra, w takim przypadku przejdziemy do dużego ula i zobaczymy co słychać w tym naszym dużym ulu. Liść. Nie lubię tych liści, bo lecą i mi brudzą trawę. Dobra. Okej. Pajączek ściągnięty. Zatyczki zdemontowane. I co? Ponieważ nie chciałbym, chciałbym górę zrobić później, zatem ściągnę tą górę. Tutaj Elvis mi mówił, żebym wsadził tą kratę odgrodową stąd tu, żeby matka, która była, były dwie matki, stara i młoda, jak pamiętacie, dwa tygodnie temu się pojawiła, żebym wsadził tą kratę odgrodową tutaj, żeby ta młoda matka, która była, jak widzieliście, bardziej ruchliwa, bo przyszła mi nagle z dolnego korpusu do tego, żeby tutaj mi nie założyła na tym miodzie tam gdzieś jajeczek, ale na tym mi nie zależało, więc zobaczymy jaka jest sytuacja. Zatem kratę odgrodową mam tutaj i myślę, że ściągnę ten ul i zobaczymy jaka będzie sytuacja. No muszę ściągnąć tu i chyba czy na pewno, no nie wiem właśnie jak zrobić przegląd. Najlepiej by mi pasowało to też zdemontować i od razu tutaj postawić. To chyba tak zrobimy. I zobaczymy do dolnego ula. Do rodni tak zwanej. No tu się tutaj dały radę klejąc. Dały radę. No i to sobie podniosę te dwie pozycje i od razu to przełożę tu, prawda? I mam ul mam zamknięty, żeby nie było, to im tą pokrywkę tutaj założę do góry. No i dobra, i mam rodnie 10 ramek. No i musimy te 10 ramek sprawdzić, ponieważ nie wiem jaka będzie sytuacja, to myślę, że postawię sobie ten korpus tutaj i do tego korpusu włożę sobie jedną, może dwie wyciągnięte ramki stąd, żeby mi łatwiej było robić przegląd. Muszę najpierw tylko wziąć i wyczyścić sobie trochę przy tych wręgach, bo tak jak widzicie, moje pszczoły Karolinki co robią? No super kleją każdą szczelinę, są przeskurczybyki. Dobra, trochę je spróbujemy schować do ula, prawda? Tak jak widzicie, schowaliśmy je.
No, dwie ramki będę musiał sobie wyciągnąć. Zobaczmy tą ramkę. Ta ramka, no to jest pusta. Nie ma tutaj jajeczek, nie ma. Jest dosłownie pusta, ogołocona, nie ma pokarmu, nie ma nic. Tu taka sama sytuacja. Ta ramka jest, już myślałem, ta ramka jest pusta. Czyli w tej ramce tutaj nie ma nic, nie ma jajeczek, nie ma pokarmu, czyli nie ma ani pierzgi, ani jakiegoś miotku. Zatem tą ramkę możemy, ponieważ jest lekka i bez niczego, możemy sobie ją na razie wstawić. Możemy sobie ją na razie tutaj wstawić do tego korpusu, do przetrzymywania ramek. I zobaczmy kolejną ramkę. Ramka z węzłem. No tutaj się, kurczę blade, nic nie odbudowało, powiem wam. Ta ramka, tak jak została włożona, to została ogólnie górą podjedzona. Nie ma nic. I to też tą ramkę włożę na razie tutaj. Zobaczmy kolejną ramkę. Myślę, że przecież tam się zacznie gdzieś jakieś jajeczka, już są, powinny być, nie? Powinny te, ta matka dawać radę już chyba, nie? No, tutaj też jest pusto. W tym ulu. Tutaj cisza i spokój. Mała ruchliwość. Bo przełożę sobie jeszcze tą ramkę. Jako kolejną. W kolejności. Zobaczmy kolejną ramkę i tą kolejną. Od razu sobie dwie odciągnę. No co, tutaj, no tutaj jest węza odbudowywana, no ale tak trochę późno. Nie wiem, czy to właśnie wynika z tego, że nie ma pokarmu, czyli nie mają pszczoły co zbierać i dlatego taka sytuacja jest, że nie mają tego, jakby to powiedzieć, tego surowca, który by im pozwalał na dalszą rozbudowę. A jak nie ma pożywienia, no to no nie mam jak za bardzo jak wystartować, no bo one nie mają jedzenia, a co dopiero młode larwy, które trzeba by wykarmić. Dobra, myślę, że na chwilę obecną sytuacja po rozpoczęciu przeglądu tego ula wynika w takim stanie, że trzeba by ten ul dokarmić. Oczywiście miód był w półkorpusie, nie? Zobaczymy. No co, tutaj widać, co tutaj widać. Powiem wam, że nie widzę jajeczek. Widzę, że są, tak, są jajeczka, dobra, jajeczka są, zatem matka jest. Czy są nadal dwie matki, czy jest jedna matka, to tego nie wiem. W każdym bądź razie jest